Halo i serdecznie witamy Państwa, naszych moich widzów i przesyłamy pozdrowienia tutaj z Centrum Harmonii. Cieszymy się, że bierzecie udział w dalszych dziejach i historii Daniela Życia, bo tak się stało, że żeśmy właśnie dzisiaj mieli, Tereska poprowadziła regresję hipnotyczną, bo była potrzeba i ja byłam zdania, że ta pierwsza regresja hipnotyczna to była po prostu bardzo głęboka i wstrząsająca, ale ta dzisiejsza, no już żeście Państwo to obejrzeli, teraz tą rozmowę prowadzimy już po prostu po i analizujemy to, co się stało, to gdzie on był. No ja miałam bardzo głębokie przeżycie, tym bardziej, że wizualnie widziałam te rzeczy, co się działy z nim jako obserwator, ale to było wstrząsające. Dzięki, że Daniel oddał się w ręce Teresy i ja takie mam zaufanie do niej, że ja tutaj po prostu zostałam siedzieć. Normalnie to już bym zmyła się, bo bym tego nie wytrzymała, ale wiedziałam, że ona poprowadzi i Daniel wróci zdrowy i zadowolony, jak to się mówi, z tego wszystkiego. Także muszę Wam powiedzieć, że jest, żeśmy ze śmiechem to zaczęli, tak? Ale potem nam do śmiechu już nie było. Odczuwaliśmy wszyscy bardzo, przy tym bardzo ciężką energię. Ta energia po prostu aż się wydobyła tutaj w tą przestrzeń, tak? I tak byłam wstrząśnięta, ale ten moment, Daniel, ja oddam jemu głos, oddam Teresce głos, niech oni opowiadają. On to przeszedł, Tereska go prowadziła, celowo go prowadziła, po prostu czuła go, wiedziała, no cudownie prowadzi te regresje. Więc z tego, no dwa razy to musiałam nos zacisnąć i powietrze wypuszczać jak z balona. bo żeście obejrzeli to samo i wierzę w to, że ten uśmiech przyszedł w tym momencie, bo to takie czyste polskie słowa padły. No Daniel reagował bardzo spontanicznie. Ale łzy mi poleciały, jak właśnie żeś zobaczył światło i wiedziałeś gdzie. Mhm. I wtedy to odczucie tego wszystkiego, więc oddaję teraz może Teresce głos, niech ona potem, Daniel, się wypowie, bo mam nadzieję, że jeszcze wszystko ci zostało. No damy mu głos, dlatego że tutaj ciągle mówi tak, że my gadamy, a on nie ma. Siedzi między nami, mówi, chyba tutaj jakieś guziki włączy, was teleportuje, bo nie dopuszcza ciebie do głosu. Ale też chcę was, kochani, serdecznie powitać dzisiaj w następnym odcinku. Danielu, ty też? No tak, witam po raz kolejny. Danielu, wiesz co, zanim ja się wypowiem na ten temat, to ja bym chciała jednak, żebyś ty się wypowiedział od siebie, swoje wrażenia, jak ty się czujesz, jakie wrażenia miałeś w trakcie seansu i po. To znaczy, myślę, że ta dzisiejsza sesja była dużo, dużo głębsza jak te poprzednie, ponieważ dzisiaj mi nie towarzyszył ten taki, nazwijmy to, wewnętrzny sędzia myślowy, czyli nie pojawiały się myśli jak ostatnio typu co ja mówię, prawda? Ponieważ to, co przekazuję, to leci samo z siebie jakby z głębi, natomiast gdzieś ten obserwator myślowy nie do końca ostatnio podczas poprzedniej sesji spał i próbował mi coś sugerować, że to nie do końca jest tak i chciał jakieś tam zmiany wymuszać, natomiast dzisiaj w ogóle tego nie było, także gdzieś dużo głębiej po prostu zanurzyłem się w tej hipnozie, w te doświadczenia. Zresztą najlepszym dowodem na to jest chyba to, że przez dosłownie kilkanaście minut nie byłem w stanie z łóżka wstać po tej hipnozie, więc no nie mogliście tego widzieć, ponieważ to już brakło nam karty pamięci w aparacie, ale na czworaka. Ale było to ciężkie. Moment poczucia tego ciała i jego potrzeb, a tu nie można wstać, to było ciężkie doznanie. Tym niemniej rzeczywiście ta hipnoza była bardzo, bardzo, bardzo głęboka. I emocjonalnie też dość ciężka, właśnie jak tu Gracjana mówiła, ale to rozbicie po tym zakończeniu hipnozy to był szok po prostu. No.
No my się śmiejemy, przepraszamy, że my się śmiejemy. Nie, ja nie mam z tym problemu. Wiesz, dlatego, że z jednej strony to był problem dla ciebie, ale z drugiej strony to wyglądało po prostu tak śmiesznie, że na samą pamięć o tym, to wiesz, ja też do tego luźno podchodzę, no bo nie ma co się spinać. Chce mu się siku i na czworakach jest. No jak nie mogłem wstać, no to jakoś trzeba było do przodu, słuchaj, nie, no to wiesz. No. Ale Danielu, w trakcie wszedłeś w ten moment taki, gdzie w dotarciu do Boga, jakby wybierając jakby tą drogę, prawda, która wydawała ci się za drogę właściwą wtedy na tamten moment, gdzie miałeś całkowitą pewność i całkowite przekonanie, że jest to jedyna właściwa droga, poprzez cierpienie i umartwianie ciała. Tak, dokładnie. Jak to odbierałeś, jak to odczuwałeś i jak to było, kiedy wchodziłeś w tą inną przestrzeń, gdzie przechodziłeś już tą granicę bólu, już tą granicę cierpienia i własną śmierć. I w pewnym sensie na początku to jakby przechodzenie w inny wymiar, czyli w ten obszar duchowy, i gdzie szukałeś tam Boga, a tam było następne cierpienie i jeszcze gorsze niż to fizyczne. No właśnie, bo żyjąc w ciele, to wszystko robiłem jakby z nadzieją, prawda? To jest takie czysto ludzkie uczucie z nadzieją, że faktycznie albo w jakimś objawieniu przyjdzie do mnie, albo po tej śmierci, to już na 100% musi tam być, bo takie było wewnętrzne przeświadczenie, i faktycznie po opuszczeniu tego ciała ostatecznie w tamtym życiu, duże rozczarowanie było, co tu mówić, tego się nawet nie da opisać, tego rozczarowania po prostu i tego bólu, że tam nic nie ma, tylko jeszcze więcej ciemności, jeszcze więcej cierpienia, tam te dusze, które tam były i które w jakiś sposób tam zawodziły, lamentowały, czy jakieś takie odgłosy wręcz jakby łańcuchów się dało słyszeć, to przerażające było to, że każda z nich, ich tam było dużo, ale każda była jakby w przestrzeni swojego cierpienia i nie było interakcji między nimi, siedziały po prostu jak takie bezradne, nie chcę tu jakichś używać słów, jakichś kolokwializmów, ale po prostu były totalnie bezradne i nie wiedziały, w którą stronę się udać i każda w tej przestrzeni swojego cierpienia. Jakby tam Boga to nie było ani 1% nawet. Nawet światła nie było żadnego. Nie było, to była jak taka jaskinia trochę Platona, mi się to ta metafora przypomina, ale to akurat on miał co innego na myśli. A to rzeczywiście były takie przestrzenie, można powiedzieć podziemne, tam była ta ciemność, nie tak, że jakieś kontury tych ścian były. Ale porównując, bo tutaj miałeś jakby dwa poziomy cierpienia, czyli ten pierwszy poziom cierpienia to było cierpienie ciała. Niszczenie ciała, tak. Niszczenie ciała i cierpienie duszy, tak? Można to tak nazwać? W pewnym sensie w ciele też było cierpienie tej duszy, ponieważ jakby pragnęła do tego Boga w pewnym sensie, prawda? Ale to ten umysł pragnął do Boga. Dusza poznawała prawdę. Znaczy, wiesz, prawdę dusza poznała już, jakby jego dusza poznała prawdę już tam w późniejszym czasie i już jak miało 80 lat, tak? Czyli to już było dużo, dużo później, po wielu latach cierpienia, po wielu latach umęczania, udręczania się, odizolowania tak naprawdę od świata i udręczania ciągle tego ciała, gdzie to udręczenie, takie maksymalne udręczenie tego ciała miało doprowadzić do takiej ekstazy, która otworzy te furtki do spotkania z Bogiem. Do Boga, tak. Ale to było jeszcze w poprzednim życiu, jak on właśnie, to jeszcze oczy on miał, dopiero w następnym życiu. Nie, to było jedno. To było to samo życie. Przez moment nie mogłem, że tak powiem, wejść, czy to samo. Tylko wiele lat później. Tak, wiele lat później, jak on już był starszy po prostu. Czyli po całym życiu, czyli jak on miał 80 lat. Tam już tylko leżałem na dole, potem na drugiej stronie. Już bez tych oczu leżał. Już bez tych oczu, czyli to całe życie poświęcił na poszukiwaniu Boga w tym cierpieniu. Wpadł fanatyzm i nie mogąc go znaleźć, a będąc pewnym, że to jest jedyna właściwa droga, zdecydował się na jeszcze większe cierpienie, czyli na zniszczenie sobie oczu, na okaleczenie oczu. Gdzie poprosił kogoś jeszcze, prawda? Kto miał mu w tym pomóc. To chyba po to jakby, tak mówiąc własnymi słowami teraz, żeby zobaczyć ten inny świat, nie widzieć tego, tylko zobaczyć ten świat Boga. Myślę, że to takie pragnienie było, teraz to tak można tłumaczyć.
No ciężkie to było, ale największe było to zaskoczenie, znaczy najbardziej nieprzyjemne, że opuszczając to ciało się trafiło w przestrzenie, gdzie tego cierpienia było dopiero, no, no taka ilość, że szok. Ale stamtąd nie mogłeś wyjść, ktoś cię trzymał znowu, nie? W tym. Dokładnie, bo ja to tak odbierałem po prostu jako no, jakieś przestrzenie czy pomieszczenia, gdzie było tam x dusz powiedzmy. I potem miał, jak się człowiek przemieszczał, to się jakby kolejne pokazywały. Pomieszczenia były jakby ciut jaśniejsze, a wokół nich wszędzie ciemność. I parokrotnie rzeczywiście się zdarzyło tak, że z tej ciemności jakby oczy jakichś istot tam się pojawiały i one samym patrzeniem na mnie już mnie więziły, nie mogłem zrobić dalej ruchu. Tacy jakby dozorcy, ale nawet nie na żadnym łańcuchu czy jakichś ogrodzeń tego nie było. Trzeba mieli taką, nie wiem, czy siłę woli, czy jak to nazwać, ale... Ale po prostu nie pozwalali stamtąd wyjść, prawda? Ale to jeszcze był ten moment, gdzie wpierw nie chciałeś tak udzielić odpowiedzi, miałeś znowu jakby takie hamulce, ktoś ci tam na hamulcach trzymał, jakby ci nie było wolno powiedzieć, ale znowuż kto potrzebuje tą energię? Ale to nie jest i to wytworzenie, już. Nie to wytwarzanie nie, to z tego jest. Cierpienia, że znowu to jest, coś ale to tak jak Daniel mówił, że to idzie po prostu w ciemność, że no powiedzmy, no w cudzysłowie, że to te ciemne siły się żywią, prawda, żeby cierpieniem, tą udręką ludzką, tej duszy, przede wszystkim udręką duszy. Że to jest najbardziej wartościowa energia. No najbardziej tak, wartościowa energia, można jest energia duszy, bo nie można, ciała, tylko duszy. Można ją niemalże wiecznie pobierać, nie? No tak, ale jest z tego też wniosek, że z tego rejonu, powiedzmy, te dusze wracają się w ciała ludzkie i dalej po prostu w ten system wpadają, w dalszy ciąg. Nie, to nie jest tak, to nie jest tak. To jest stan umysłu. To jest stan umysłu, to są stany umysłów. To są stany umysłu. Wpadanie w taką przestrzeń to jest stan umysłu. To jest stan umysłu. Jakiekolwiek przestrzenie, w które wpadamy i które wpada dusza za życia, to są stany umysłu. To są stany umysłu. To są stany umysłu udręczenia, to są stany umysłu poza ciałem, to są stany umysłu. No ale też myślę o tych właśnie, jak wiemy, w dzisiejszych czasach dużo młodzieży też se kaleczy własne ciała, nie wiedzą dlaczego. Chcą ten ból odczuć. Nawet nie wiedzą, po co to robią. To nawet można to porównać. To jest takie dawanie sobie... No czy w ogóle niszczenie samo zniszczenie ciała na poziomie komórkowym, jakieś te wszystkie zapalenia o nieznanych przyczynach, prawda, o nieznanej etiologii, jak to się mówi, czy schorzenia autoimmunologiczne, których dzisiaj mamy po prostu multum, a kiedyś tego nie było. Wiadomo, że kiedyś nie było jakichś statystyk medycznych, ale jednak no, na pewno było zdecydowanie mniej tych zjawisk, bo były prawie nieznane. Także jakiś taki mamy znak czasu obecnie, że to się w ludziach przejawia prawdopodobnie. Chyba domaga ostatecznie jakiegoś może uwolnienia czy uzdrowienia, prawda? Nie wiem. Generalnie jakby no, cały ten seans z tobą pokazuje, że poprzez cierpienie to nie jest droga do Boga. Teraz, kochani, przełóżmy to na takie normalne, codzienne życie. Na zewnątrz, takie szukanie. To jest szukanie na zewnątrz, ale poprzez takie normalne, codzienne życie, jeżeli człowiek jest cierpiący, jeżeli jest udręczony, jeżeli jest umęczony, to czy jest to możliwość, żeby być bliżej Boga? To wtedy nie, to wtedy człowiek odczuwa, nie ma Boga, nie ma Boga, bo ja cierpię, ja jestem udręczony, ja jestem umęczony i ja nie widzę Boga, czuję Boga. Tam się nie idzie do życia, tylko do rozkładu, więc tak jakby automatycznie to... To idzie do zniszczenia, po prostu do zniszczenia. Ale to właśnie było dla mnie bardzo ciekawe i potwierdzające, to są takie, ty wiesz dużo, ja wiem dużo i zawsze idziemy do jednego punktu, a potwierdzenie jest zawsze jak masz jakiś przykład i tym przykładem, ciężkim przykładem, nie? Bo to było bardzo drastyczne, bardzo trudne, na przykład pokazałeś, udowodniłeś, że istnieje to jest rzeczywistość, ale jakby w innym wymiarze, nienamacalna, a jednak istnieje. I tak? Jeszcze co tutaj jest ważne, że człowiek może być w tej przestrzeni, a może nie zdawać sobie sprawy z tego. Tutaj bardzo ważne było, że wpadłeś w tą przestrzeń, potem wracasz, tak? bo uzyskujesz przytomność. Czyli z tego bólu tracisz przytomność i znajdujesz się w tej przestrzeni jeszcze bardziej bolesnej. Tych cierpiących dusz, tak. Tych cierpiących dusz. Potem uzyskujesz przytomność i wracasz z powrotem do ciała, ale nie pamiętasz, gdzie byłeś. Tak. I dalej tak. Praktykujesz te dalej cielesne... Dalej praktykujesz to samo i dalej wracasz tam. Czyli można być w takiej przestrzeni, a można nie mieć świadomości tego.
że się jest w takiej przestrzeni. W takiej przestrzeni właśnie udręki. I w takiej przestrzeni tego bólu duszy, tej ciemności, tego poszukiwania właśnie tego Boga i chodzenia ciągle w tej ciemności. Ale to, o czym mówiliśmy też, mówiliśmy no, w poprzednich naszych rozmowach, że Boga tylko można znaleźć poprzez radość. Poprzez radość, ale i w sobie. Się życiem. Tak, w sobie. Tu jest bardzo ważne, Danielu, tutaj w tym twoim regresie, było to poszukiwanie właśnie, wyjście z tej ciemności i poszukiwanie Boga. I tu najpierw było ci bardzo ciężko, a potem znalazłeś ten kierunek do serca. Tak, ale to ty mi w tym pomagałaś, bo no tam było jakieś nakierunkowanie. Ja tylko bo bez tego to mam wrażenie, żebym się w tamtym świecie kręcił znowu na amen w nieskończoność. Jakby. No bo tam byłeś trzymany przede wszystkim, ten umysł był... Nie, to było poszukiwanie, to było poszukiwanie znowu na zewnątrz. Czyli to było dokładnie. Poszukiwanie, może ja pójdę w lewo, a może ja pójdę w prawo, a może ja poszukam jeszcze gdzieś indziej. Dokładnie. I tutaj a włączyłeś momencie, cały czas. W momencie odnalezienia tego serca, to tak jakby nawet jakoś tak przestrzennie, to nawet jakbym fizycznie z tego świata nie wychodził ciemności, tylko on się automatycznie przemienił w inny, jakby się nałożyły dosłownie, prawda? Jakby tutaj przestrzeń wokół nas pokoju się zmieniła w zupełnie inny salon, prawda? Coś tego typu. Automatycznie, że z odnalezieniem tego serca, to tak jakby ten świat cienia sam przestał istnieć dla mnie, tak? Nie wiem jak to opisać, ale coś na tej zasadzie, prawda? To nie znalazłem tam jakiejś takiej granicy, że jakieś drzwi, o i tam już jest jasno, tylko dosłownie taka przemiana totalna, nie wiem jak to ująć. Okej, ale tutaj jeszcze jest ważne. Jak szukałeś tych dróg, może pójdę w lewo, może pójdę w prawo, może pójdę tu, może tu znajdę, to czym się kierowałeś? Czy kierowałeś się umysłem? Myśleniem? Nie wiem, czym ja chodziłem po prostu. Ale nie, jak się szuka coś, szuka coś, to się myśli, a może pójdę w lewo, a może pójdę w prawo, a może tam powiem będzie lepiej. Tak, ja chodziłem tam totalnie bezwładnie, bez myślenia, nie wiedząc za czym chodzę. Totalne błądzenie. Po omacku. No on nawet cię poprosił, żebyś zabrała coś takiego, coś był ten moment, że on mówi, że już nie wie, gdzie ma iść, że po prostu znalazł się na bezdrożu. Tak, że wszędzie szuka, wszędzie nie może było to znaleźć. Samo po prostu, prawda? No wtedy chyba zasugerowałam ci, żebyś poszukał w sercu. Tak, ale wiesz, co mi sprawiło wielką, wielką radość, że wczoraj dyskutowali o pierwszej regresji, żeśmy rozmawiali o tym boskim świetle, o tym odchodzeniu z ciała, że do jasnego światła, co oznacza jasne światło, że to sugerowanie, co dużo sugeruje, że fioletowe światło, czerwone, że to gra rolę, białe, to tam nie gra. A dzisiaj Daniel potwierdził przez jego, co on tam przeżył, on jako pierwsze to jasne światło. Możesz nie było kolorowe. Możesz jak dla mnie to ono było czyściutko białe po prostu, z tym, że jakby to powiedzieć takie białe, ale takie przezroczystawe jakby, prawda? To takie trochę inne jak słońce świeci, prawda? Bo słońce jednak ma ten akcent żółty jakiś, prawda? Natomiast Tak jakby wszędzie w tej przestrzeni była też taka lekka, nie wiem, zawiesina czy mgiełka, ale to taka dosłownie, że nie ograniczało to bardzo widoczności, tylko po prostu rzeczywiście w dalsze przestrzenie nie dało się spojrzeć, nie będąc tam jakby, prawda? To nie tak jak na ziemi, że jesteśmy w stanie patrzeć na kilka kilometrów dalej z jakiegoś szczytu, prawda? I ono się tak jakby pięknie rozpraszało na tych drobinkach tej mgiełki, nazwijmy to w przenośni. Dlatego też te postacie nie były tak precyzyjnie widoczne, prawda? Więc kochani, zwrócę wam uwagę. Uważajcie, kto wam coś sugeruje. To jest bardzo ważne. Danielu, powiedz mi, bo ty byłeś w poprzednim seansie, to były trudne rzeczy, ale w tym no to już mega trudne, no i takie szokujące wręcz, no ja się nie spodziewałam, że aż tak. Akurat zanim żeśmy zaczęli, ty nie byłeś przy tym, znowu byś zachciał się śmiać, to skojarzenie, że na wózku inwalidzkim cię wypchali z samolotu, a ja no to po a na dzisiejszej regresji to mało, co byś nie potrzebował tej flaszki tlenu. Znaczy no słuchaj, po sesji to rzeczywiście wózek byłby niezbędny, ale go tu nie było. Jak nie mogłem wstać, nie? Natomiast no tak, ta sesja była dużo cięższa, też się nie spodziewałem, aż kilka razy to
Zresztą w ogóle myślę, że te doświadczenia, znaczy to przemierzanie po tych światach było jakby widoczne na moim ciele, prawda, co się z nim działo. Myślę, że to na kamerze pewnie widać, prawda, ten, to duszenie się czy jakieś inne tam rzeczy, to, to mimo, że to jest jakiś stan umysłu, to jest to rzeczywiście doświadczalne, prawda, jest to do doświadczenia, mimo, że to jest iluzja, to tak dziwnie brzmi, nie, iluzja, a można doświadczyć w pewien sposób prawdziwy. To znaczy to jest, to są, to co przechodziłeś, to są różne stany umysłu. I teraz można być w stanie umysłu tej ciemności, a można być w stanie umysłu jasności. No tak. I to jest ten sam mózg, to jest ten sam umysł, ale może on przekierować w tą stronę albo przekierować w tą stronę. Jak człowiek wpłynie w tą przestrzeń, to jego mózg realizuje po prostu plan w tej przestrzeni. Jeżeli człowiek wpłynie w inną przestrzeń, to mózg realizuje plan w tej innej przestrzeni. I teraz w tej, jeżeli człowiek wpłynie w taką przestrzeń umysłu, to czy tą przestrzeń umysłu odbiera się tak, jakby ona była realna, rzeczywista? Że jesteś w realnych tych sytuacjach, że one są rzeczywiste. No jak dla mnie, to powiedziałbym, że tak. Tak, i one są absolutnie dla każdego człowieka w taki sam sposób rzeczywiste. W taki sam sposób. Czyli można być w fikcyjnej przestrzeni, a można ją odbierać jako absolutnie rzeczywistą i można w niej cierpieć i można przeżywać te wszystkie rzeczy, które ty przeżywałeś. I można mieć świadomość tego, że jest się w takiej przestrzeni, a można nie mieć świadomości, że jest się w takiej przestrzeni, a można cierpieć. Tak. A można cierpieć. Kochani, jak to, jak, no przełóżmy to na swoje życie. Może zdarzyć się taka sytuacja, że wszystko niby jest dobrze, no, że niby się to życie toczy, niby jesteśmy w tym życiu, ale mamy w sobie jakiś ogromny smutek, mamy w sobie jakieś ogromne cierpienie, nie wiadomo skąd to pochodzi. Patrzymy w to życie, nie widzimy żadnego sensu, jest jakaś taka pustka, przygnębienie, ciężko i cierpi dusza. Tak, żadne okoliczności zewnętrzne tej pustki nie mogą wypełnić. Nie mogą. Nie. I cierpi dusza. No to jest stan umysłu. To jest stan umysłu, w którym żeśmy wpadli. I teraz można wpaść w taki stan umysłu no, z powodu bardzo różnych sytuacji. Czasami w takie stany umysłu wciągają nas po prostu inni ludzie, którzy funkcjonują na przykład w takiej przestrzeni umysłu. I teraz jeżeli my do takiego człowieka się otworzymy, to my automatycznie też wpływamy po prostu w taką przestrzeń. Musimy, kochani, uważać. Jeżeli jest sytuacja jakaś mocno przygnębiająca, jeżeli czujemy, że wpływamy po prostu w jakąś taką przestrzeń, nie wiem, mgły, ciemności, gdzie ona jest bardziej przygnębiająca albo większy smutek się pojawia, no to trzeba zachować po prostu ostrożność i starać się po prostu zatrzymać, starać się to zatrzymać. Danielu, ty opowiadałeś o swoim życiu. Opowiadałeś, że miałeś wiele takich sytuacji, że cię coś wciągało. W tym życiu obecnym. Tak, w tym obecnym życiu, że cię coś wciągało, ale jednak siłą swojej woli umiałeś to zablokować albo nie przyzwolić, żeby to coś cię wciągnęło. Tak, czy możesz opowiedzieć jakiś przykład? Nie dawałem się temu pociągnąć za sobą. Ale opowiedz, dobrze? Tak wizualnie, tak jak opowiadałeś nam. No bo to ostatnie zdarzenie, po którym się udało mnie wciągnąć, to było to pobicie. Tak, 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 ale wcześniej też mówiłeś, ale o rzeczywiście takich sytuacjach od dzieciństwa. Od początku, od dzieciństwa, to gdziekolwiek się nie udałem, czy sam, czy z kimś, to zawsze się coś mnie przydarzało, a tamtym osobom się nie przydarzało. No i z reguły oczywiście były jakieś to urazy głowy i najczęściej w to samo miejsce tu w ciemieniu, także to też jest dość, takie, dość ciekawe, jakby na zawołanie, jakby na zamówienie się jakiś plan realizowało, chociaż oczywiście na poziomie mojej osobowości jako Daniela to nie miałem świadomości, o co chodzi i mnie to dziwiło, czy byłem zły na świat, prawda, natomiast tych zdarzeń czy osób nawet było rzeczywiście bardzo dużo, które z dzisiejszej perspektywy to tak mogę ocenić, w jakiś sposób ten mój wewnętrzny stan może je przyciągał, że one zadawały mi to, co zadawały, prawda, bo znikąd się nie pojawiały w moim życiu, tylko na podstawie czegoś, co odczuwały, prawda, natomiast to z reguły były jakieś urazy, uderzenia, sytuacje traumatyczne i tak dalej. I te myśli, które się pojawiały, ta chęć nieistnienia, ale jakoś sobie z tym radziłem, nawet bez tłumienia i ta radość życia była. No, jeszcze ta radość życia była, ta energia i ona ostatecznie znikła po tym pobiciu właśnie i tu nastąpił ten upadek po prostu jak do jakiejś studni bez dna. Czyli jeszcze wcześniej to udawało ci się jakoś z tym walczyć i jednak nie dać się wciągnąć w tą ciemność i w ten smutek, tylko trzymałeś się życia. Jakby nie poświęcałem temu uwagi, ta energia życia, ta ekspresja, ona po prostu jakby na bieżąco zaopatrywała mnie. Teraz powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Nie poświęcałem temu uwagi. Teraz, kochani, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
jeżeli nam się coś niedobrego dzieje, to my zaczynamy skupiać się na tym, jak z tego się wygrzebać. Czyli wpadamy w smutek, wpadamy w jakieś rozterki, wpadamy w jakieś wewnętrzne cierpienie i co się dzieje? Zaczynamy to analizować i zaczynamy szukać rozwiązań. Jak to zrobić, żeby z tego wyjść? Jak to zrobić, żeby to zmienić? Jak to zrobić, żeby temu zapobiec? I teraz, jak tylko zaczynamy zastanawiać się, jak to zrobić, żeby to zmienić, jak to zrobić, żeby temu zapobiec, jak to zrobić, żeby z tego wyjść, to kochani, zaplątujemy się jeszcze bardziej i chcąc jeszcze bardziej wyjść z tej przestrzeni, jeszcze bardziej ta przestrzeń nas zasysa. To, co powiedziałeś tutaj, bardzo ważną rzecz, nie zajmować się tym. Po prostu nie jest to ważne, tego nie ma. Ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję normalnymi rzeczami, ja się zajmuję normalnym życiem. Ja się trzymam po prostu życia, ja się trzymam tego, co ja mam dzisiaj zrobić. Ja nie myślę nad tym, jak z tego wyjść. Bo kochani, te przestrzenie, o których opisuje Daniel, które nam wyszły też w pierwszym regresie, prawda, teraz w tym drugim regresie, to są przestrzenie iluzoryczne, czyli ich tak naprawdę nie ma. Ale one są stwarzane poprzez pewnego rodzaju stan umysłu. I poprzez ten stan umysłu człowiek po prostu w to wpada i przeżywa jako rzeczy autentyczne, czyli autentyczne cierpienia, autentyczne spotkania z tymi cierpiącymi duszami i tak dalej, i tak dalej. Ale to one są iluzoryczne, natomiast jak się w tym jest, przeżywa się jakby to było żywe, jakby to było żywe. Ale zajmowanie się tym, myślenie o tym, analizowanie tych sytuacji, zajmowanie się tym, żeby z tego wyjść, powoduje, że dajemy temu jeszcze większą energię, tak. Wobec czego to jeszcze bardziej trzyma. Ratunek jest tylko w tym, żeby o tym nie myśleć, żeby o tym zapomnieć, żeby to w jakiś sposób zbagatelizować, że to jest nieważne, to jest nieistotne, to jest nieprawda, ja się tym nie zajmuję, nie dawać temu energii. Jeżeli zaczyna się tylko dawać temu energię, zaczyna się jeszcze bardziej zasupkiwać, jeszcze bardziej blokować i jeszcze bardziej zasysać i człowiekowi jeszcze ciężej po prostu z tego wyjść. Trzeba po prostu to znegować. Nie ma, nie zajmuje się, zajmuje się swoim życiem, tym się nie zajmuje. Natomiast poprzez wieki rozwoju naszego mózgu, prawda, no bo nasz umysł ludzki to jest nasz mózg, nasz fizyczny mózg, rozwinął się on dosyć znacznie, rozwinął się intelekt. Dostaliśmy poprzez ten rozwój, że tak powiem, dodatkową część mózgu, która się nazywa kora nowa. Ta kora nowa, ona to jest taki ten czop taki nałożony na wierzchu, taki hełm, prawda, tutaj na wierzchu, to jest ta nasza kora nowa, w której mieści się intelekt. I z jednej strony no, intelekt pomaga w rozwoju człowiekowi, dlatego że no, tworzą się nowe technologie, rozwijamy się technicznie, naukowo, tak, jest to też poszerzenie wiedzy, ale z drugiej strony właśnie to ten intelekt powoduje, że wpadamy w tego typu przestrzenie, ze względu na to, że to intelekt powoduje, że człowiek odczuwa przymus, ja muszę przeanalizować, przymus, ja muszę się tym zająć, przymus, ja muszę znaleźć rozwiązanie. Przymus, jak ja o tym nie pomyślę, jak ja tego nie przeanalizuję, to coś może się wydarzyć. To jest przymus z naszego mózgu. I teraz, jeżeli my się temu poddamy i zaczniemy analizować, koniec, pułapka, my jesteśmy już złapani przez nasz własny umysł. Czy zgodzisz się ze mną, Danielu? Bo ty tutaj dużo, dużo tych kwestii poruszałeś, może nie do końca w takim stopniu, ale... Zgadza się, w związku z tym, że jakby sami przez siebie jesteśmy złapani i uwięzieni, no to problem jest w ogóle się zorientować, że się jest uwięzionym, prawda? To jest bardzo ciężko się zorientować, że jest się uwięziony. Ale jest coś bardzo ważnego jeszcze, Daniel. Jak teraz spoglądamy, że ty, twoje poprzednie życia były, że ty sobie sam zadawałeś cierpienie, bo chciałeś, pomyślałeś, że to cierpienie zadowoli Boga, że szybciej ci się otworzy droga do Niego, tak? I że jak umrzesz, im szybciej, bo jak biczujesz twoje ciało albo rozrywasz go, no to wiesz, twoja świadomość daje ci znak, że ty wkrótce obejdziesz, tak? To jest to znana śmierć. I że będziesz szybciej u tego Boga. Ale przez te wszystkie zdarzenia w poprzednich życiach,
że ty właśnie byłeś w tym samym systemie po prostu, na poszukiwaniu i niszczeniu siebie samej, niszczeniu sobie samej, to po prostu w tym życiu zauważ, bo o tym rozmawiałeś ze mną, że nie możesz pokochać twojego ciała. Tak, dokładnie. To się daje, i to teraz daje po prostu, dlaczego nie możesz spokochać ciała? Bo już byłeś tak zaprogramowany na to samo zniszczenie, że ty nie możesz pokochać, bo wiesz, że to jest jakby niewartne. Niewartne, no mało, ale powiem do kochania, no bo i tak go stracisz szybko. I tak go rozerwie, zniszczysz i do tego stopnia. Tak, ale tutaj też jakby no Daniel pokazał jakby pewną też dosyć istotną rzecz, a mianowicie to, że jakby wiele osób ma tendencję do samoudręczania się. I to też nie tylko w kwestii udręczania swojego ciała, ale też i w kwestii udręczania swojej duszy. No, oczywiście. Tutaj też jest bardzo ważny ten aspekt, że udręczanie ciała spowodowało udręczenie duszy. Czyli tutaj no, dochodzimy do wniosku, że ciało jest bardzo ważne, że ciało jest bardzo istotne, że kochanie ciała, dbanie o swoje ciało, to jest też jakby przełożenie na stan duszy. Czyli im lepiej czujesz się w swoim ciele, im ciało jest bardziej zadbane, im lepszy kontakt masz ze swoim ciałem, tym lepszy kontakt masz ze sobą. Czy tak, Danielu? No zgadza się, no ciało jest ubraniem dla duszy. To też niektórzy, jedni chodzą w bikini, inni w jakichś ciasnych glanach, bo lubią jak ich ciśnie na nogach, słuchajcie. Także to też jedni lubią właśnie niewygodne ubrania i niewygodne. I tak samo tu jest z tym ciałem, prawda? Ono może dostarczać duszy rozmaitych doświadczeń i wrażeń, prawda? Mogą być przyjemne, mogą być nieprzyjemne właśnie. Ciało jest domem dla duszy. Ciało jest domem dla duszy. I teraz, kochani, no jeżeli ten dom jest ładnie wystrojony, jeżeli jest estetycznie, jeżeli jest ciepły klimat, jeżeli dba się o ten dom, dba się o czystość tego domu, to można się w tym domu czuć bardzo bezpiecznie i komfortowo. Ale dom może być też i zaniedbany, może na przykład przeciekać dach, nie wiem, może być bałagan, może być nieestetycznie. To jak można się czuć w takim domu? No, niepewnie, tak, niekomfortowo. Jaki mieszkaniec tego domu, nie? Taki jego stan fizyczny, psychiczny, duchowy. Tak, ale tutaj gdzieś jeszcze jest coś takiego, bo to przechodzi jakby w pokoleniach, to nie jest tak, że to gdzieś ginie, to przechodzi w pokoleniach, że jest ta tendencja w rozwoju duchowym, że idziemy w rozwój duchowy, zapominamy o ciele, odpływamy od ciała. Ciało jest nieistotne, ćwiczymy wychodzenia z ciała, różne podróże, umysły poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. I o ciało się generalnie nie dba, o ciele się zapomina. Ciało gdzieś jest w ogóle wyparte. Natomiast możemy rozwijać się tutaj, w tym życiu, tylko i wyłącznie w ciele. Dlatego, że my funkcjonujemy w świecie fizycznym. I my możemy się rozwijać tylko w świecie fizycznym. W świecie duchowym będziemy, jak odejdziemy po prostu z tego świata, jak zostawimy ten nasz dom i przejdziemy do następnego domu, do następnego etapu. I wtedy będziemy w innym świecie, a teraz mamy tutaj świat materialny, wobec czego jest bardzo ważny i duch, i materia, i środek, i to, co jest na zewnątrz. To musi być w harmonii. Przy czym właściwie i tak jedną trzecią życia jesteśmy, bądź możemy być poza ciałem w nocy, jak śpimy, prawda? No większość ludzi wychodzi z ciała, tak, podczas snu i sobie gdzieś tam podróżuje. Tylko że jeżeli to wychodzenie z ciała jest nieświadome, to wtedy traci się bardzo dużo energii i nie wiadomo, gdzie się podróżuje, w jakie miejsca. Bo można podróżować również w takie miejsca, w jakich ty byłeś, prawda? Czyli w jakieś cierpienia, w jakieś ciemne miejsca, gdzie nie ma się tej kontroli, nie wie się, że jest się w tych miejscach, bo się wchodzi z portem do ciała i się nie wie do końca, gdzie się było. Ale można to poznać, jak się budzimy, czy się budzimy jeszcze mając mniej energii, niż jak się położyliśmy spać, czy odzyskaliśmy energię i wróciło życie, to znaczy, że miejsce było w jakiś sposób korzystne, tak, prawda, dla nas. Tak. A jeżeli jest mniej sił, mniej energii i ciężko z łóżka wstać, to znaczy się, że mogliśmy być w jakimś ciekawym miejscu. No ja ostatnie kilka lat to same takie noce miałem, powiem szczerze, ciężkie rano, to w ogóle już nie chciało się wstawać zupełnie. Takie właśnie ten sens życia po prostu jest tak obojętny. Po co mam wstać, jeszcze jak zostanie, i tak się nic nie stanie, i tak się nie będzie działo, bo nic to zrobisz.
To nie jest tak, co byś naprawdę chciał. Ale teraz tak, to jeszcze wróćmy do tego poszukiwania Boga poza ciałem. Do tego poszukiwania Boga poza ciałem. Czyli na poszukiwanie zewnątrz. Boga na zewnątrz. Czyli na zewnątrz. Ale poszukiwanie Boga na zewnątrz to jest również poszukiwanie Boga w tych odlotach, prawda, do ducha, czyli po wychodzeniu poza ciało, w tych medytacjach, gdzie też wychodzimy poza ciało. Niektórzy mówią, a to wchodzę tak w medytację, że ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem, w ogóle totalny odlot, totalny odlot. Ale ten totalny odlot powoduje, że jest to niekontrolowane i jak jest to niekontrolowane świadomością, no to wtedy nie wiadomo znowu, gdzie wpadamy. I wcale nie muszą to być jasne strony. Nam się może wydawać, dokładnie, że jest to światło, a wcale nie musi to być światło. Może to być mylne światło. Może to być światło, które jest po prostu iluzorycznie stworzone. Natomiast, kochani, przede wszystkim jakby ta prawda i to światło i ta radość, to jest przede wszystkim w życiu. To jest przede wszystkim szukanie Boga, no to jest w sercu, tak? W sercu drugiego człowieka, bo w każdym sercu jest Bóg. Tak. Tak, Danielu, to co ty doświadczyłeś dzisiaj? Tak, dokładnie. Czy w ludzkich sercach jest Bóg. I trzeba tego Boga szukać po prostu w drugim człowieku. Dokładnie. A nie w jakichś iluzjach. Siebie, mieć doznanie, że On jest u mnie, jak jest u mnie, to jest u drugiego. Że każdy to ma. Jak ty rozpoznasz u siebie, jak rozpoznasz siebie, to jesteś pewna, że tak samo ale dopóki, tak, ale dopóki nie wyłączy się umysłu, dopóki nie wyłączy się umysłu, to nie odnajdzie się serca. Dlatego, że umysł zawsze będzie podpowiadał inne ścieżki. To coś jak tam u ciebie by było. No właśnie do tych istot tego, z tego światła, powiedzmy umownie, właśnie chcę dojść, bo... Tam nie było żadnych myśli, nie było żadnych dialogów, one nic nie mówiły, tylko widziałem to połączenie między ich sercami, jak stali w tej grupie, i także między moim. I po prostu ta wymiana była bezpośrednia, taka, nawet nie jako jakieś impulsy odczuwane, no coś takiego niewysłowionego. Ciężko jest to opisać słowami, bo się nie da za bardzo, ale... Ale komunikacja, Daniel chce opisać tą komunikację poprzez serca. Tak, to było proste, prawdziwe, że się mówiło bezpośrednie. Sercem. Ty mówiłeś, nawet określiłeś, że... Widzisz, jak światło tu od ciebie, od serca potem zaczęło wychodzić, z tego miejsca, że od ciebie to światło. Tak, w efekcie końcowym, aż się zaciąłem, bo u nich też to było. Kochani, wiecie co, teraz mi się przypomniał taki urywek, bardzo lubię ten urywek z książki Małego Księcia, Mały Książę. Tam jest taki urywek, gdzie ten mały książę właśnie poszukiwał tego swojego, tej swojej no, uwielbionej, prawda, tego, tej swojej miłości. No i tam jest taki urywek, nie wierz swym oczom, szepnął wiatr, jeżeli kochasz, sercem patrz. No, ale nie umysłem. Jest właśnie dużo relacji, możesz usłyszeć we wszystkich językach, szukaj sercem, patrz sercem, odczuwaj sercem. Ale wtedy trzeba umysł wyłączyć. Tak. Bo umysł zawsze będzie podpowiadał, a może on jest taki, a może jest owaki, a może to jest tak, a może jest siak, a może jest owak, a może to nie tak, a może to jest w ogóle inaczej. Tak, to umysł zaczyna plątać. Ale to zostało z czasem przekształcone, że serce to jest zakochać się w drugim. Tylko do tego jest, wiesz, zdolne. Serce się zakochuje. I to jest tak, zostało to przeznaczone, że to zostało przyjęte. Ale to było, poszło w zapomnienie, że serce, tam jest coś innego, to jest całkowicie coś innego. To jest z miłością wspólnego, ale nie to ziemską. No to chyba, ale chyba wiesz co, nawet, no. Tak, ale wiesz co, Gracjana, to o czym mówisz, no to jest też bardzo ważne, dlatego że większość ludzi nie zakochuje się poprzez serce. Tylko uznają to, że przy sercu. Mówią, że są zakochani i mówią że o sercu. Malują sobie serduszka, baloniki serduszka. Są zawiązani emocjonalnie. I uzależnienie pewnego rodzaju. Większość ludzi jakby dobiera się i zawiązuje się na bazie emocjonalnej. I ten ucisk w żołądku, te, jak to się mówi, motylki w brzuchu, zawirowania w głowie, przymus myślenia ciągłego na temat tego drugiego człowieka, w którym jestem, no nie wiem, zakochana, tak, czy zakochany, który powoduje bardzo silne napięcia, takie wewnętrzne, emocjonalne,
to kojarzy się ze stanem zakochania, a to nie ma nic wspólnego z zakochaniem. To jest uwiązanie emocjonalne po prostu. Natomiast później trzeba to serce odszukać. Oczywiście no może być pierwszy ten moment jako poprzez ten kontakt emocjonalny, zawiązanie emocjonalne, ale potem trzeba wejść na wyższy poziom, czyli przekształcić te emocje na poziom serca. Przekształcić te emocje na poziom serca to bez tych napięć emocjonalnych, bez tego szarpania emocjonalnego, bez tego kotłowania się w głowie i przymusu myślenia ciągłego na temat tej drugiej osoby, dlatego że to wycieńcza, to myślenie ciągłe na temat tej drugiej osoby wycieńcza, ten ucisk w żołądku wycieńcza, to wszystko powoduje wyczerpanie, takie wyczerpanie po prostu emocjonalne. Ale powiem Wam, że mam dobre uczucie. Wiem, dlaczego mam tą wiedzę, wiem, dlaczego mam kontakty, dlaczego jestem czy otwarta, nie otwarta. Każdy może mówić, jak chce. To odczucie, uczucie, wiedzę, to jest, ja tylko mogę wiedzieć, ale tego wytłumaczyć się nie da. Ale wiem, 100% to jest za mało. Wiem o tym, dlaczego. Od dziecka, od kiedy moja pamięć sięga, robiłam zakręt od kościoła. To mnie odrzucało niesamowicie. I wiem dlaczego i zostanę przy tym, ja się tego nie wstydzę, ani nie boję powiedzieć. Bo tą prawdę ja znałam cały czas. Ale wiesz co... A tradycja została tradycją. Nie, to jest tylko mówienie o tradycji, o wierze, o szukaniu Boga właśnie. Też tam... Tak, ale Gracjana, ja jeszcze jeżeli jesteś wychowana... Szczęśliwą jestem. Tak, ale jeżeli jesteś od dziecka wychowywana w pewnej wierze, jesteś wychowywana w pewnej religii... Ale była też u mnie babcia, oni byli głęboko wierzący. Ja z mojego rodzeństwa... Ja unikam tego. Ja rozumiem, ale wiesz, jakby ja człowiek idzie różnymi drogami. Człowiek idzie różnymi drogami, przechodzi różnego rodzaju doświadczenia i szuka swoich prawd. Po prostu szuka swoich prawd. Ty akurat poszłaś taką drogą. Są ludzie, którzy zostali wychowani w wierze takiej czy innej i po drodze jakby swojego rozwoju, różnych doświadczeń, które spotykają, zaczynają nabierać albo wątpliwości, albo większego przekonania, albo poszukują jeszcze gdzieś indziej. I generalnie niezależnie od tego, jaką drogę wybierasz, oczywiście ona może być drogą błądzącą, to mogą być jakieś zawirowania, mogą być jakieś przeszkody po drodze, ale i tak, niezależnie od tego, czy się błądzi, czy od razu idzie się tą prostą ścieżką, no to i tak wszystkie drogi prowadzą tylko do jednego celu. Wszystkie drogi prowadzą do jednego celu. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Tylko generalnie jakby trzeba powiedzieć jasno, że cierpienie nie jest drogą do Boga. Po prostu cierpienie jest tą drogą błądzącą. Jest tą drogą, gdzie człowiek zamiast cieszyć się życiem, być w jasności, w świetle, w radości, w cieszeniu się tym życiem, to jest w ciemności, w udręczeniu. Tak? Ale kochanie, jest to stan umysłu. Tak jak już tutaj powiedzieliśmy, można być w tym stanie umysłu radości, a można być w tym stanie umysłu przygnębienia. Można być tu i można być tu, tylko że jeżeli już się wpadnie w coś takiego, no to nie jest to proste. Po pierwsze uświadomić sobie, w czym ja jestem, a po drugie wydostać się samemu z tego. Nie da rady się samemu, ale to z pomocą, tak jak z Twoją pomocą. Tak, rozpozna sytuację, wydostanie się własnymi siłami. Bo żaden lekarz nic nie pomoże. Żaden egzorcysta tu jest na złym miejscu. To znaczy egzorcyzmy w ogóle tu nie są istotne, bo tutaj w ogóle no to jest absurd, żeby na coś takiego stosować egzorcyzmę. Wyczerpywanie diabła właściwie. Dlatego, że to może być jeszcze dalsze po prostu zasupływanie umysłu, a nie wyciąganie po prostu. Tutaj potrzeba ukierunkowania tego umysłu po prostu na normalne życie, na realia, na funkcjonowanie tu i teraz, a nie w jakichś tam innych przestrzeniach. I kochani, w odpływaniu po prostu od tego życia, czyli no w rozwój duchowy, zapominając o sprawach takich normalnych, codziennych, życiowych, o swoim ciele, dzieje się coś takiego, że odpływamy coraz bardziej od materii i nawet nie wiemy kiedy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już jesteśmy gdzieś po prostu daleko, swoim umysłem odpłynięci. I potem co się dzieje? Dzieje się tak, że nie wiem, traci się pracę, że nie ma się na utrzymanie, że jest ciężko finansowo,
bo jesteśmy po prostu swoim umysłem w zupełnie innej przestrzeni. Nie mamy tego zakotwiczenia tutaj, w związku z czym jakby przestrzeń wokół nas w cudzysłowie myśli, że nie są te rzeczy nam potrzebne, skoro nie jesteśmy w nich zakotwiczeni. Ja bym chciała jeszcze opowiedzieć na temat, w jaki sposób można dosyć szybko znaleźć się w innej przestrzeni, czyli będąc normalnie w życiu, nagle wpaść po prostu w inną przestrzeń i co się potem dzieje, jak człowiek wpadnie w taką przestrzeń i w jakich sytuacjach to się może dziać, więc chciałam takich parę przykładów. Bodo, ty jesteś po prostu przystajniak, super, no, nam to towarzyszysz. I jak to się dzieje po prostu w różnych takich życiowych sytuacjach, gdzie człowiek normalnie funkcjonujący nagle po prostu może wpaść jakby w inną przestrzeń. I to jest coś takiego, jakby na to życie, którym żyje, nakłada się jakaś warstwa czegoś innego i on to swoje życie zaczyna postrzegać poprzez tą warstwę. Tak. Kochani, teraz chciałabym wytłumaczyć, co to znaczy ten inny stan umysłu i że nie jest to obojętne, dlatego że to bardzo mocno wpływa na życie i to, co potem dzieje się w życiu. Jeżeli człowiek wpadnie w taką przestrzeń, jak na przykład tutaj opowiadał Daniel, to jest coś takiego, jakby ta przestrzeń nakładała się takim czopem na mózg. I wtedy mózg odbiera tą rzeczywistość poprzez ten czop. Czyli nie ma bezpośredniego połączenia z życiem, tylko tak jakby tworzyła się pewna bariera. Czyli na przykład życie ma kolor pomarańczowy, a na przykład ten czop ma kolor szary. I wtedy człowiek postrzega to życie poprzez ten kolor szary. Nie poprzez różowy, wobec czego musi wkładać bardzo dużo wysiłku, żeby przebić się przez ten szary czop do tego różowego. Ale pomimo, że wkłada bardzo dużo wysiłku, to nie znajduje drogi do tego różowego, dlatego że... Nie widzi i nie może się przebić. I wtedy wpada się po prostu w bezsilność, dlatego że nie można się po prostu przez to przebić. Nie można się przebić przez ten stan umysłu do normalnego życia. A jeżeli nie można się przebić do normalnego życia, no to umysł nie znajduje synchronizacji. Nie wiem, z pieniędzmi, z pracą, z realizowaniem celu, z rozwojem, nie wiem, z nauczeniem się różnych rzeczy, nie znajduje po prostu tych odnośników do życia. I wtedy człowiek czuje się jakby taki odizolowany, po prostu odizolowany od tych różnych rzeczy, że stara się, stara, a nie może tego uzyskać. I teraz co się dzieje? Wymusza na swoim mózgu, żeby ten mózg jeszcze bardziej pomyślał, wymusza na swoim mózgu, żeby ten mózg znalazł rozwiązania. Natomiast jeżeli im bardziej się na mózgu cokolwiek wymusza, to tym bardziej on się przeciwstawia. Czyli z mózgiem, jak zaczynamy walczyć w ten sposób, to my nigdy nie wygramy. Czyli jeszcze bardziej się zasupujemy, jeszcze więcej wysiłku się wkłada, jeszcze większy nacisk na ten mózg się wkłada, żeby on się przebił do tej rzeczywistości, a on się nie może przebić, bo on ma po prostu nałożoną taką czapę. Przyzwyczaja się do tego. On ma nałożoną taką czapę i on patrzy na ten świat poprzez tą czapę, a ta czapa izoluje od świata. Kochani, wam dam taki przykład. Mam taką dobrą znajomą, która jest taką urodzoną biznesmenką. Urodzoną, ona ma to we krwi, że ona wie, po prostu wyczuwa, gdzie trzeba zrobić transakcję, jaką transakcję, w jaki sposób można te pieniądze pomnożyć, po prostu niemalże wyczuwa to na odległość. No i ona też rozwija się duchowo, ale w materii mocno jest ugruntowana. Ale te wszystkie duchowe rzeczy ona przekłada sobie na tą materię, żeby jeszcze lepiej sobie z tym życiem radzić i lepiej funkcjonować. No i ona miała takie tendencje, że ona się bardzo mocno litowała nad żebrakami, nad ludźmi biednymi i tak dalej. I ja jej tłumaczyłam, że litość nie jest dobrą energią, dlatego że jak ona się ulituje tak, nad kimś, ale litość jest nie. Jak ona się ulituje nad kimś, to ona po prostu wpływa w przestrzeń tego człowieka i ona wpływa na przykład w przestrzeń biedy. Jeżeli ulituje się nad biedakiem, nad żebrakiem, to ona momentalnie wpływa po prostu w tą przestrzeń biedy i ta przestrzeń biedy to jest coś takiego, takie podłączenie się pod tego drugiego człowieka, to jest coś takiego, jakby właśnie tą biedę nakładało się właśnie jaką taką czapę po prostu na swój mózg. I potem nie wie się, że ma się już tą czapę nałożoną, ale swoją rzeczywistość postrzega się poprzez tą biedę. Wobec czego dąży się na przykład do wzbogacenia, a mózg odbiera to do biedy. I potem człowiek podejmuje różne działania, a wpada ciągle w tą biedę. Bo ma już tą czapę nałożoną i mózg postrzega to w taki sposób.
No i ja jej tak tłumaczyłam, no i ona to wzięła sobie do serca i uważała. Ja mówię, jak chcesz, pomóż, daj pieniądz, nie wiem, pomóż, ubranie daj, nie wiem, jedzenie daj, ale nie lituj się, dlatego że wtedy wchodzisz po prostu w przestrzeń tego człowieka i nakładasz ją na swój mózg, mózg nakłada po prostu na siebie i wtedy sama wpadasz po prostu w przestrzeń biedy. I ona to bardzo uważała, ale któregoś razu zadzwoniła do mnie i mówi tak, słuchaj Teresa, nie wiem co się dzieje, ale słuchaj, nagle mi wszystko odpłynęło. Ja miałam poustawiane kontrakty, miałam poustawionych ludzi, ja tutaj miałam do wzięcia naprawdę duże pieniądze. Wszystko było na tip-top dograne i nagle wszystko po prostu się zastopowało, odpłynęło i się zrobiła pustka. Zrobiła się pustka i ja w tej chwili mam kupę rachunków do opłacenia, no bo ona obracała dużymi pieniędzmi, wobec czego wiadomo, że wtedy te koszty też są duże. I mi się zrobiło po prostu zablokowanie tego przepływu. Nie mam przepływu finansowego po prostu. Nie mam płynności finansowej. Nagle mi to wszystko stanęło. Mówię, weź zobacz, co to jest. A więc ja tak się skupiłam. Ja mówię, słuchaj, ja tutaj nic nie widzę, tylko że ty po prostu się musiałaś nad kimś ulitować. A ona mówi, i wpadłaś po prostu w przestrzeń biedy. I w tej chwili twój mózg zdąża po prostu do biedy, czyli wykasował ci wszystko i po prostu masz przestrzeń biedy. I jeszcze od razu momentalnie wpadłaś w jakieś długi, w jakieś zobowiązania. To momentalnie się stało w ciągu paru dni. A ona mówi, niemożliwe, niemożliwe. Ja, i ty mój, o tym mówiłaś. Ja tak uważałam, na pewno nie. Na pewno to jest coś innego. Weź popatrz, jest to coś innego. Ja mówię, słuchaj, mi na nic innego to nie wychodzi. No i na tym skończyłyśmy rozmowę. Zadzwoniła do mnie dwa dni później do mnie zadzwoniła i mówi tak, miałaś rację. Ja sobie przypomniałam. Przyszła do niej do firmy jakaś kobieta z córką, z dzieckiem, która no, miała coś tam z nią do załatwienia. I ta kobieta była po prostu biedna, ona nie miała pieniędzy, ciężko jej było i ta córka no, była bardzo źle ubrana, a ponieważ ona miała córkę mniej więcej w wieku tej dziewczynki, wobec czego no, politowała się nad tą dziewczynką i poszukała ubranek jej córki, ponieważ no, dobrze była sytuowana, więc jej córka dalej jak lalka po prostu chodziła ubrana. Wobec czego no i tak nie zdążyła, że tak powiem, wychodzić ze wszystkich ubranek, wobec czego wyszukała i dała jej te ubranka i tak dalej, ale ona się użaliła i politowała po prostu nad tym dzieckiem. Tak? I ona mówi, ja pamiętam, mówi, masz rację, wpadłam, po prostu wpadłam, tak się pilnowałam i wpadłam. I kochani, i wpadnięcie, takie podłączenie się po prostu pod czyjś problem powoduje, że nie wiemy kiedy robimy coś takiego ze swoim umysłem, że nakładamy ten czop. I potem mózg naszą rzeczywistość postrzega poprzez ten czop. Czyli tak jak u niej, sytuację finansową zawsze miała dobrą. Uważała na te różne rzeczy. Nie wiadomo kiedy po prostu się podłączyła. I ponieważ ona no, praktykowała różne rzeczy, była bardzo świadoma, więc jak już złapała, o co chodzi, no to ona umiała sama już wyjść z tej przestrzeni, tak? Już umiała po prostu na tyle pokierować swoim umysłem, żeby z tego wyjść. Ale kochani, w taki sposób możemy wpłynąć jakby w każdy jeden problem, podłączając się pod różne rzeczy, pod drugiego człowieka. Może być ten drugi człowiek właśnie w takim stanie podobnym, jak w tej ciemności, prawda, udręczeniu i tak dalej. I jak my wchodzimy, też w to udręczenie, czyli razem wspólnie dręczymy się, tak, żeby okazać współczucie, takie mamy pojęcie, prawda, że trzeba razem z tym drugim człowiekiem przeżywać jego problem. I jeżeli my już wchodzimy w przeżywanie razem wspólnie tego problemu, to my już nakładamy sobie ten problem na siebie. Stop. Mhm. Coś chcę dopowiedzieć. Dobrze. Te myśli, co ja dostaję, to zawsze takie podłączenie się, jakby wiesz, połączenie się. Mhm. I teraz mi się skojarzyło, dostałam tą myśl o tym, czy mówisz. Te charity, to są robione przez bogatych ludzi, robią nawołanie do szpendyn, jak się mówi, żeby pieniądze no, dawać żeby na jakieś biedne kraje, zbierać, tak. Czy coś. I to robią te charity, to robią właśnie ci prominenci ludzie ze świata, bo od razu będą w gazecie, w telewizji pokazują u nich. I co jest właśnie o tym, co ty to mówisz? Oni nie dają z siebie pieniędzy, oni tylko prezentują, ja jestem tu,
dajcie tutaj, wpłacajcie, tu jest konto i to, i prezentuję. Widzisz, i teraz ludzie są wciągani w sytuację o pomoc, a oni są okryci, bo oni o ciebie nie dadzą nic. I to jest ten cały trik, teraz mi ta myśl przyszła do głowy. I a kto daje te pieniądze? Bogaci nie dają. Ci biedni, bo oni tę sytuację znają i zawsze te jakieś tam grosiki, wiesz, jakieś tam tą pomoc. Zobacz, co się dzieje, czy to nie jest, czy nie nakłada się na to, o czym mówisz? Tak. To znaczy, wiesz, no tutaj jakby chodzi o coś zupełnie innego. To znaczy chodzi o nie kwestię dawania czy nie dawania, tylko chodzi o to, z jakim stanem emocjonalnym to robisz. Z jakim stanem emocjonalnym to robisz? Bo jeżeli przeżywasz no, tą biedę i te problemy po prostu tego człowieka... No bo pokazują te reportaże, urywki, tą biedę z tego kraju, gdzie są... I na końcu jest ta puenta, że ta bieda dalej zostaje. Te pieniądze zebrane to idą, rozpływają się. I to jest właśnie ten cały trik dawania. Tak, ale tutaj chodzi o to, to nie jest ważne, czy dajesz, czy nie dajesz. Ważne jest o to, jaki masz stan emocjonalny do tego problemu. Czyli czy wpływasz w niego i przeżywasz ten problem emocjonalnie, czy nie. Bo jeżeli przeżywasz ten problem emocjonalnie, to w niego się włączasz i ty też jesteś w tej samej biedzie. I wtedy to jest tylko kwestia czasu. Znajdzie się człowiek w takiej samej biedzie. Po prostu. Dlatego, że umysł będzie postrzegał jego świat poprzez tą biedę. No dobrze, ale tą biedę to pracę, trzeba pokazać. Straci pracę, straci pieniądze, będzie się borykać z różnymi jakimiś tam długami, te długi będą rosły, dlatego, że umysł będzie postrzegał to poprzez tą biedę. Więc dlatego ważne jest, chcesz pomóc? Pomóż. Nie chcesz pomóc? Nie pomagaj, ale nie przeżywaj tego. Tak. To jest inaczej to tak zwana tak. Identyfikacja, czy utożsamianie. Utożsamianie się z biedą, dokładnie. Utożsamianie się z tym człowiekiem. Właśnie, tak. Jeżeli coś jest przygotowywane na taką nagonkę, na te darowizny, to już jest przygotowywane optycznie, wizualnie. I ludzie się przejmują. A co pokazują? Nie dorosłych, pokazują dzieci. A każda kobieta, czy mężczyzna, jak jest ojcem, widzi te głodne małe dzieci, czy schorowane. To jest ten cały trik dawaj. Bo ja na przykład tak samo pomagamy bardzo dużo i pomagamy zwierzętom, żeśmy rozmawiali i dam, ale ja to daję tak jakby od serca. Ja nie wchodzę w sytuację, ja powiem, masz coś do picia przy sobie, jak ktoś są żebraki, tak? Widzę, bo ja rozpoznam, kto naprawdę. Masz coś do picia przy sobie? Nie mam. No to wchodzę do sklepu, kupię butelkę soku, kupię bułki, kupię. Do tej bułki coś i daję, bo wiem, że to jest ona wypije. No i jeszcze do tego jedno euro czy dwa euro jak daje się, tak? Ale ja w to nie, że ona jest w tej biedzie, no bo ona przechodzi jakąś swoją drogę życiową, tak? Ona musiała w to wpaść i był jakiś powód, że ona w to wpadła, że tak jest, że teraz siedzi na ulicy, bo ja bym nie chciała na jej miejscu być i nikt inny, tak? Ale że ona jest, ale to wiesz. To jest to, że ją chcę zabezpieczyć, żeby nie miała, no nie chciała się pić i nie była głodna, siedziała, jak ona już siedzi, ale nie emocjonalnie, tylko chyba... jako sytuacja po prostu. Chyba tak? Wiem, co chcesz powiedzieć, bo w ogóle mnie się też osobiście nie podoba, jakby tu powiedzieć, używanie czy wykorzystywanie małych dzieci we wszelkiego rodzaju reklamach telewizyjnych, bo to jest taki rodzaj... dźwigni umysłowej, nie wiem jak nazwać fachowo, nie, ale no. Taki spust, że widzimy tak. Tam małe dziecko w jakichkolwiek okolicznościach, to od razu uruchamia w nas całą powódź jakichś emocji, uczuć, lęków, utożsamień i tak dalej. I działamy tak, jak oni chcą. No. Tak. I to mi się... No tak, ale to jest manipulacja. Tak? No, to jest manipulacja, ale to jest tak samo, i... widzisz, to wpada dużo ludzi w to. Tak, ale w ogóle manipulacja jest to najgorsze, co można zrobić drugiemu człowiekowi. Tak. To jest... dlatego, że zmanipulowany umysł nie wie, że jest zmanipulowany, ale wtedy on tą swoją rzeczywistość postrzega po prostu zupełnie inaczej niż ona jest i zmanipulowany umysł zaczyna sam wyniszczać siebie. To tak jakby i to nie ma znaczenia, kto zmanipuluje i czym zmanipuluje, ale jeżeli człowiek w to wchodzi, przeżywa, wierzy, że to jest taka sytuacja i że ona jest prawdziwa, no wtedy odbiega absolutnie od rzeczywistości i umysł jakby zaczyna wariować, wobec czego
ten człowiek zaczyna mieć coraz większe problemy po prostu w swoim życiu, dlatego że umysł nie postrzega też swojego tego życia w sposób prosty, tak? Bo powinniśmy w sposób prosty dochodzić od punktu A do punktu B, w sposób prosty. A teraz przez te wszystkie czopy, przez te manipulacje, to nie możemy się przebić z tego punktu A do tego punktu B. My widzimy ten punkt B, my go mamy, nie wiem, w sobie, cel mamy, do którego chcemy dojść, a my wkładamy mnóstwo wysiłku i nie możemy się po prostu do tego punktu B przebić. Ale jeżeli nie możemy się do tego punktu B przebić, to znaczy się, że coś jest nałożone. Tak, ale to nie znaczy, że ktoś nam nałoży. Sami sobie. Sami wpłynęliśmy w to i na mózg się po prostu ten czop nałożył. I to nie ma znaczenia, czy to jest przestrzeń biedy, czy to jest przestrzeń samotności, czy to jest przestrzeń, nie wiem, problemów uczuciowych, czy to jest jakaś inna przestrzeń. W co my wpłyniemy, to to się nakłada po prostu na mózg. Możemy być jednocześnie w życiu, a możemy być jednocześnie w wielu innych w ogóle przestrzeniach, które nakładają się na nasze życie. Bo to jest teraz przejęciem się czymś. Przejęciem się... No lęk tutaj jest, odgrywa ogromną rolę. Tak, to jest to przejęcie. Jeszcze to wraca do domu, zamiast się zająć rzeczami, które zrobią mi radość, to dalej będzie dalej w tym temacie, opowiada rodzinie i mówi, ja spać nie będę, bo ja to słyszałam, bo widziałam i dalej. I to jest, i już jest rano wstaje i dalej ten temat jest w głowie. To dokładnie. Jest to. Utrzymuje te przestrzenie swoją energią, którą oddaje nieświadomie już potem. Tak, bo się tym zajmuje, bo tym myśli. Właśnie chodzi o to, żeby o tym nie myśleć. Nie myśleć, nie przeżywać. Odpuścić. Moment. Co? Co ci szumiało? To jakieś objawienie. Słuchajmy. Skojarzenie. No. Wywieźli go na wózku, aby się naśmieliśmy z tego. Nie, no, nie mieliśmy z tobą żadnej litości, że dałeś się wsadzić. Ale wiesz, Daniel to opowiadał to... Daniel ma duże poczucie humoru. I on opowiadał to w taki sposób, że nie sposób byłoby się, wiesz, nie śmiać. No to celowo przecież. Ale teraz zobaczcie, do tego samego tematu, do tego samego, jakby do tej samej sytuacji można podejść w dwojaki sposób. Czyli można się po prostu śmiać ze swojej sytuacji, w której się człowiek znalazł, albo można ją przeżywać i cały, nie wiem, i jeszcze do tej pory wracać do tego i roztrząsać, kto to zrobił, kto mi to zrobił, a co oni mi zrobili, a w jakiej się znalazłem sytuacji, prawda? Czyli zobaczcie, kochani, do tej samej sytuacji można podejść na dwa różne sposoby. Można podejść humorystycznie, że zadziała mi się taka historia. Prawda? A sprawił to tylko... kliknięcie na krzyżyk potrzebuje pomocy. No właśnie. Nie zatrudnił nikogo. No. Jak to się mówi? Klikasz i masz, tylko nie wiadomo co masz. Całą parę ludzi. Ja chciałam jeszcze parę słów, bo tutaj nam się już zaraz skończy, że tak powiem, pojemność nagrywania. Wrócić do, bo my wczoraj rozmawialiśmy do późna, do północy siedzieliśmy, rozmawialiśmy jeszcze z naszymi koleżankami, które poleciały do Polski dzisiaj o 3 rano wychodziły, ale no, jeszcze kazały pozdrowić, nie? Bardzo ale naprawdę czasu nie było z nimi nagrać, oni chcieli korzystać każdą minutę, każdą sekundę po zajęciach zaraz na plaży, nie? A potem... To my też pozdrawiamy, jak będą oglądać. Tak, buziaczki moje kochane. Dorota i Magda. W każdym razie no dużo takich ciekawych tematów poruszyliśmy, ale też taki temat dosyć ciekawy, w jaki sposób pracują z nami, współpracują nasi opiekunowie duchowi. Tam rozmawiałam właśnie na ten temat z Dorotą. Nasi opiekunowie duchowi pracują z nami w taki sposób, że nam podsuwają różne rzeczy. Podsuwają nam jakiegoś człowieka, podsuwają nam jakąś sytuację, po to, żeby nam pomóc wybrnąć z naszej obecnej sytuacji. Ale co się dzieje? Na przykład mamy problemy związane z pracą, podsuwa się jakaś sytuacja, nie wiem, czy propozycja wyjazdu, czy drugi człowiek mówi, słuchaj, a może własny biznes by założył, bo coś tam, coś, albo przeczyta się coś, a może bym to zrobił, prawda? I tutaj, żeby skorzystać z tej pomocy opiekuna, to trzeba mieć zaufanie, trzeba mieć wiarę, że coś to niesie za sobą. Ja mogę nie widzieć co, ale tu potrzebna jest wiara, to zaufanie, że ja zobaczę później. Ja nie muszę widzieć teraz. Ale teraz, jak jest, zdarza się taka sytuacja, to człowiek zaczyna dumać. Rozbiera na cząsteczki. A może lepiej zostać w tym, w czym jestem, niż iść tam, niż wyjechać, albo nie wiem, sięgnąć do tej nowej pracy, albo do tych nowych możliwości, a może będzie jeszcze gorzej. I zaczyna się kombinować.
nie? Zaczyna się kombinować, zaczyna się coś tam w tej głowie kręcić i zaczyna się wpadać w lęki. A w przestrzeń bezładności, tak jak bym powiedział. Dokładnie, jest... dokładnie. Obojętności potem mówi, a tu już jestem, to co my tam będę albo się robił? Albo się chodzi od Annasza do Kajfasza, ten pomacha, czymś tam ten rozłoży karty, ten jeszcze coś, ale tak naprawdę to nie chodzi o to, że ja tych narzędzi nie zamienię. No dobrze, mniejsza z tym. Tyle, ile trzeba było, to jest. Jeszcze? No to już. Mhm. To także na dzisiaj kończymy, bo już się też nasz Pani program ważne kończy. Jest, ja chciałam powiedzieć tym opiekunom jeszcze, żeby dokończyć, żeby korzystać z okazji, to trzeba mieć to zaufanie, wyłączyć umysł, po prostu z zaufaniem iść za tym, co nam daje życie. Bo jeżeli zaczniemy kombinować umysł, nie skorzystamy po prostu z pomocy. Nie. I dlatego zostajemy na tym samym punkcie, gdzie jesteśmy i biadolimy dalej. Dokładnie. I jeszcze wciągamy w to innych. Dokładnie. Także... Kochani widzowie, pozdrawiam Was serdecznie tutaj z naszego Centrum Harmonii. Zapraszamy Was, odwiedzajcie nas, nie tylko strony, tutaj Centrum Harmonii. Stoimy do dyspozycji, Tereska, umawiajcie się z nią na regresję i pamiętajcie, w Anglii jest od 23 do 25 czerwca. Jeżeli ktoś ma ochotę nie znaleźć się w tej samej sytuacji co Daniel, ale chodzi o uzdrowienia, o różności, nie znam się na tym, tu jest specjalistka, proszę dzwońcie, Teresa Korol, znajdziecie w internecie i zakończamy tym, zostańcie zdrowi, namaste. Bądźcie z nami.